Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie szybki film o moim nowym Krugerrandzie. Udało mi się kupić monetę bitą stemplem lustrzanym. Jest to moneta w wersji limitowanej. Moneta pochodzi z 2008 roku. Monet wybitych tym stemplem było 4800 sztuk na cały świat. Tutaj są widoczne rysy na kapslu. Monetę otwierałem. Moneta jest zachowana w stanie menniczym. Żadnych przebarwień na złocie, żadnej śniedzi, żadnych rysek. Moneta naprawdę jest zachowana w stanie idealnym. Monetę kupiłem pod koniec sierpnia za kwotę 1500 zł. Wygrałem tą monetę na aukcji. Moneta była wystawiona za 1800 i udało mi się wynegocjować bardzo dobrą cenę na tej monecie. Moneta, jak to monety Krugerrand Stop 916, 1/4 uncji czystego złota. W porównaniu z monetą 1/10 uncji widzimy bardzo dużą różnicę. Jeżeli mi się uda, kupię sobie taki sam prostokątny kapsel do tej monety. Po prostu takie prostokątne kapsle łatwiej jest przechowywać w jakimś pudełku, w sejfie, w zależności od tego, gdzie takie monety przechowujemy. Takie okrągłe, no ciężko je po prostu w prostokątnych pudełeczkach jakoś pomieścić. Pokażę teraz, jakie są różnice pomiędzy stemplem zwykłym monety oraz pomiędzy stemplem lustrzanym. Tutaj tylko więcej światła, troszkę puścimy. I tak wygląda moneta bita zwykłym stemplem. Chodzi nam tutaj o to tło, na którym jest przedstawiony portret Paula Krugera. Tło jest troszeczkę matowe, coś na zasadzie takiego lodu, metalizowania. Inni jeszcze mogą to nazwać takim lekkim zamszem. I to samo jest na drugiej stronie monety, gdzie mamy antylopę. W przypadku monety bitej stemplem lustrzanym mamy tutaj po prostu lustro. O, właśnie teraz odbija się obiektyw kamery. I z drugiej strony wizerunek Paula Krugera mamy to samo. Ta moneta ma wartość rynkową około 1900 zł na dzień dzisiejszy. Dzisiaj, jak nagrywam ten film, jest 4 września. Do usłyszenia w następnych produkcjach. Cześć!